Panowie, dzisiaj bardzo krótki filmik. Nie wiem, czy widzicie. Tu jest taka krawędź przy przepustnicy. A że mam dwie przepustnice, jedną w aucie, drugą na zewnątrz, to się trochę bawię. Próbuję usunąć tą krawędź, spolerować ją, czy tam wygładzić tak, żeby po prostu nie przeszkadzała. Trochę mi już tutaj zeszło materiału. I zobaczymy, co to da. Może to powodować jakieś tam małe turbulencje, czy coś, nie wiem. Jest tak samo z drugiej strony, ale druga strona nie jest taka ważna jak przód. Także uwaga, to nie jest powiększanie przepustnicy. Nie można dotknąć tej krawędzi, gdzie przepustnica, gdzie motylek czy klapka dotyka powierzchni. Jeżeli tam coś porysujecie, to jest koniec. Ja usuwam tylko tą krawędź. Zobaczymy, co to da. Także taki szybki mod. Jak coś zadziała, zobaczymy za chwilę. Także praktycznie można powiedzieć, że usunąłem tą krawędź. I zobaczymy, trochę to przejechałem drobniejszymi papierkami. Nie jest to super wypolerowane, ale jak będzie coś trzeba zrobić, to kiedyś znowu się pobawię. Jak wiecie, lubię grzebać, to mi to nie przeszkadza. Panowie, także przejechałem się trochę i czuć różnicę. Jest taki skok, kiedy przepustnica się otwiera, jest takie choćby takie kopnięcie lekkie. Także panowie, możecie spróbować, to nic nie kosztuje, trochę powiedzmy smaru na łokieć i jazda. Nic nie stracicie, tylko uwaga, tak jak mówiłem, nie porysować powierzchni, do której domyka się klapka. Resztę możecie sobie polerować, jak wam się podoba. Jest różnica, ja czuję. Jeżeli ktoś nie będzie czuł różnicy, nie wiem, może ma jakieś inne problemy, może musi ogarnąć inne rzeczy. Ja mam wszystko ogarnięte, oprócz tych falowniejących obrotów, jak tam niektórzy wiedzą, kto ogląda mój kanał. Jeżeli nie, można zobaczyć, o co chodzi. Ale wyczyściłem jeszcze trochę krakowy i jest ciutkę lepiej z obrotami, aczkolwiek jeszcze to jest, także w sobotę będę grzebał jeszcze z czymś innym i zobaczę, jak to wyjdzie na koniec. Także trzymajcie się, na razie.